39 to jest projekt komisji rewizyjnej, referuje pan Marek Sikora. No, że nie zaskoczony. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu 97 Cieszynie za rok 2012, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Komisja rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu 97 Cieszynie za 2012 rok. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, uwagi? Taka jedna prośba, sugestia, żeby zarząd wnosił projekt uchwał, szczególnie takich ważnych typu zadania priorytetowe, trochę wcześniej, bo w tym zeszłym roku się zdarzyło, że tam w ostatniej chwili jeszcze autopoprawką zmienił projekt uchwały znacząco, a wniósł go parę dni w lipcu, prawda, przed sesją, a szczególnie w przypadku takich projektów mających bardzo duże znaczenie, skutki są bardzo złożone i wiele elementów jest, trzeba przeanalizować. No, potrzebny jest czas, żeby to zrobić. Dlatego taki apel do zarządu, żeby bo z tego co kojarzę, to absolutna większość projektów tej kadencji wpłynęła w trybie nagłym. A oczywiście z tego typu są sytuacje, kiedy należy korzystać, bo to jest wyjścią jakieś nagle sprawy czy mniejszej wagi, aczkolwiek w przypadku tych takich spraw dużej wagi, typu gdzie terminy graniczne wynikające z procedur są znane od dawna, moim zdaniem warto by jednak w terminie wcześniejszych naszych projektów uchwały. To znaczy, żeby rozumiem to, ten wniosek, jak najbardziej go popieram. Oczywiście na obronę zarządu, jeśli chodzi o ostatni rok, to mam nadzieję, że nie mówimy o tym, że musieliśmy zmienić w trybie pilnym uchwałę, dlatego tylko, że zabrano nam 70 tysięcy. Tylko rozumiem, że dotyczy to pierwszej uchwały, tej właściwej. Tak faktycznie, jakby dostali pewne chwilę, by zasiąwało do poprawku, bo jeszcze ją zmienił. To znaczy, szanowni państwo, ale... W 100% tak. Tak, i to się wiąże również też z tym, co powiem w komunikatach i mam nadzieję, że w tym roku będzie to inaczej. Ponieważ każdy przewodniczący komisji niejako bierze udział również w ustalaniu priorytetów i każdy przewodniczący miał jakąś wiedzę, natomiast faktem jest, że niektóre rzeczy, państwo doskonale wiecie, wypływają faktycznie w ostatniej chwili, więc możemy je ujmować, możemy ich w ogóle lekceważyć i nie brać pod uwagę, natomiast te główne założenia do tej uchwały były ustalane razem z przewodniczącymi komisji merytorycznych. A ile dobrze pamiętam, ponad miesiąc wcześniej przed głosowaniem uchwały. Tylko problem od głównych założeń do szczegółowego projektu jest spora różnica pomiędzy tymi dwiema rzeczami, a tutaj to naprawdę dobrze są zwoływane 4 dni przed sesją, a nie komisje normalne. Komisje mogą się w normalnym trybie pracować. Między innymi dlatego, że zarząd również opiniuje projekty uchwał komisji merytorycznych i dlatego, że po wszystkich komisjach merytorycznych opiniować. Ale to jest ten, że komisje mają obowiązek opiniować projekty zarządu. Tak, jak wiemy doskonale, statut jest dość kiepsko napisany i zostawia dużo dziwnych sytuacji, w których ciężko funkcjonować. Ale ja przyjmuję ten wniosek, nie ma sensu prowadzić dalej tej dyskusji na ten konkretny temat. Przyjmuję ten wniosek ze zrozumieniem. Zarząd się zastanowi, jak to... Przepraszam bardzo, skoncentrujmy się nad tym projektem. Kto z państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Proszę pana. Ja chciałem zauważyć państwa, że sprawozdanie, które mam przed sobą, nie jest według mnie, słuchajcie, sprawozdaniu, ale wyliczanką, bo przecież w sprawie uchwały Rady wiadomo, jakich tematów dotyczą. Dotyczą generalnie, to są wyliczone tematy statutowe, a to, że zostało podjęte 178 uchwał i 18 uchwał zarządu, wiemy to, bo jest prowadzona numeracja, ile było sesji, też generalnie wiemy, co się to jest wyliczanka. A może byśmy się dowiedzieli z takiego sprawozdania, jakie są zdania, jakie były zdania zarządu podstawowe, priorytety dla dzielnicy w poszczególnych obszarach. Bo dla mnie jedyny konkret to jest ta druga strona, gdzie są budżety rozliczone, bardzo fajnie, nie ma na
nadatkę. Będę głosował oczywiście za przyjęciem, ale chciałbym się wyciec, żeby było dwa zdania. Naszym priorytetem w 2012 roku było to i to, skupiamy się na tym i tak dalej, i tak dalej. Co pani kręci głową? Tak widzę sprawozdanie w sposób merytoryczny. Czy odpowiem może tyle, że faktycznie wystarczy, szanowni państwo, że do tej pory w poprzednich kadencjach w sprawozdaniu merytorycznym owszem bywało takie podsumowanie pracy całej Rady. Natomiast no to jest jednak sprawozdanie z działalności samego zarządu. Rozumiem, że wniosek jest o to, żebyśmy również przedstawili te merytoryczne, jakby to podsumowanie merytoryczne, co zarząd jako zarząd osobno miał zamiar, jakie prowadził działania, poza tymi, które rozumiem prowadzi Rada Dzielnicy, tak? Tak. Taki wniosek. No, powiem w ten sposób. Na pewno w tej kadencji zarząd przyjął taką pozycję, że dajemy to, co tak naprawdę od nas wymaga statut. No i zgadzam się, że nie prowadziliśmy sprawozdania takiego, co się dzieje merytorycznie na zarządzie, ponieważ wszystkie te informacje, które się dzieją, Rada jest o nich zawsze informowana na bieżąco i każdą rzecz poddajemy pod głosowanie Rady. Nawet jak państwo zauważyliście, głosujemy tu czasami rzeczy typu, jak jest ważne pismo, które chcemy w imieniu Rady wysłać, to też sobie go głosujemy, mimo że tak na dobrą sprawę nie musimy go głosować, tak? Stąd zarząd wyszedł z założenia, że my nie mamy żadnych takich prac, których Rada by nie znała. Proszę, Marcin Kapusta był wcześniej, potem ja się proszę. Proszę bardzo. Jedną rzecz, której mnie tutaj brakuje, można ją dopowiedzieć, to mnie by interesowała frekwencja na spotkaniach zarządu. Ja sobie to notuję, zróbmy w ten sposób, no bo zarząd o tym porozmawia i zobaczymy, czy... Myślę, że to akurat nie jest problem, bo państwo macie też wgląd we wszystkie dokumenty, ale możemy to pisać tak naprawdę wszystkie listy z całego okresu są. Komisja rewizyjna ma prawo też je obejrzeć i sprawdzić frekwencję, ale jeżeli oczywiście taki wniosek jest, zarząd zastanowi się, jeżeli uważacie państwo, że jest taka potrzeba, to takie informacje też będziemy państwu przedstawiać. To znaczy, jak się dołożyć do tego, że każdego posiedzenia zarządu jest wpisany protokół. To jest wszystko do wglądu, bo tyle ile było posiedzeń, tyle jest protokołów, to każdy ma wgląd do tego. Musielibyśmy, jeżeli chodzi o takie sprawozdanie, musielibyśmy wszystkie protokoły poprawić. Czyli ktoś sobie zdradzi, że się jak najbardziej to jest wszystko do wglądu. Tylko do jednej kwestii zapomniałem, mam takie pytanie, jak zarząd ma wizję co do nadzoru nad realizacją inwestycji, bo wydaje mi się, że jednostki realizujące często łamią procedury, też często działają w taki sposób nie do końca gospodarny i no, też na nas stoi, prawda, obowiązek kontroli tego, no nawet prawny, no i też w pewnym sensie, w jakimś sensie moralny, prawda, bo podejmujemy decyzję o przeprowadzenie tych środków i jakiś nad tym nadzór, a mam wrażenie, że w wielu obszarach się źle dzieje. Mam takie pytanie, jaka jest generalnie wizja zarządu, jak powinniśmy powołać tą kontrolę, czy jakieś dodatkowe mechanizmy statutowe czy ustawowe to egzekwować. No, proszę to przede wszystkim o działaniu skitów w różnych obszarach, bo mam tutaj jednostki najwięcej zaczęły. Znaczy, bardzo cenną uwagę pan radny podniósł, że się panu radnemu wydaje. Ja tu się zgadzam w 100%, że tak się ma prawo wydawać, natomiast szanowni państwo, no mówiąc naprawdę, jeżeli mam przedstawić, jaką mamy wizję kontroli, powiem w ten sposób, pracujemy nadzoru, czy kontroli nadzoru, to się mieści jednym też drugim. Szanowni państwo, na bieżąco pracujemy z IKIT-em, na bieżąco cały czas jesteśmy w kontakcie z każdym inspektorem, który zajmuje się zadaniami poszczególnymi, czego przejawem jest ostatnie 2 lata, że zostało wykonane praktycznie wszystko, co Rada założyła. A nawet to, co nie zostało zapłacone w zeszłym roku przez niektóre jednostki miejskie, nie zostaliśmy obciążeni tym w tym roku. Musieli zapłacić z własnych środków, ponieważ w miarę szybko zareagowaliśmy. Rezygnując z tych zadań, mimo że wiedzieliśmy, że były wykonane i jednostki miejskie miały problem, musiały zapłacić z własnych środków. Także, czy mamy wizję? Wizję mamy dalej ciężko pracować i nadzorować pracę, natomiast nie pracujemy według żadnego scenariusza, który moglibyśmy przedstawić w formie opisowej.
Proszę. Ja chciałem skorzystać z kwestii poruszonej z IKIT-u i wykorzystywania środków. Przykładowo przegłosowywaliśmy parę miesięcy temu projekt przebudowy przecięcia Józefa przy Zatoce, tam budowę chodnika. I było tam głosowane, w projekcie było 1,75 m wymienianego nawierzchni asfaltowej. W zeszłym roku robiliśmy 28 lipca chodnik i zamiast zrobić 40 cm czy pół metra nawierzchni asfaltowej, żeby tylko wyrównać się z nowym krawężnikiem, to zrobiliśmy metr. Wczoraj frezowano ten kawałek, ponieważ całą wymieniano kanalizację i frezowano asfalt na całej drodze. I nie zgadzajmy się, ja tak do radnych apeluję, nie chodzi o sprawozdanie, żebyśmy robili chodniki, a nie bawili się w naprawianie dróg, bo drogi należą do miasta i jak miasto potrzebuje naprawić, to frezuje to, co my zrobiliśmy i robi całą drogę. Czy ja tylko dodam tyle, że tu na pewno Filip ma rację, dlatego szanowni państwo, po koncepcji, która była głosowana, głosowaliśmy opinię pozytywną dla przebudowy tego, budowy tego chodnika tam przy księcia Józefa. Zaraz później razem z Magdą interweniowaliśmy w Zikicie i wprost powiedzieliśmy, że nie będzie naszej zgody na finansowanie tego asfaltu i tak dalej, pomimo, że zaopiniowaliśmy pozytywną koncepcję, ponieważ powiedzieliśmy Zikitowi, że nam się podoba to, że wymienią asfalt, ale my za to nie zapłacimy. I przyjęli to w Zikicie do wiadomości, wiedzą to. Wiedzą to na każdym poziomie zarządzania od pani inspektor do pana dyrektora włącznie. I zostałem poinformowany, że albo Zikit dopłaci i zrobi wtedy ten zakres razem z tym asfaltem, albo ten zakres będzie w projekcie już wyrzucony i nie będzie realizowany. Także tu jakby pomimo uchwały, ale tak jak wtedy mówiłem, no dajmy pozytywną, bo zależy nam na tym, żeby to było zrealizowane. A tak na dobrą sprawę, to my finalnie potem decydujemy, czy chcemy dołożyć pieniądze, czy nie, prawda? Jeżeli zakres ktoś nam zwiększa pomimo naszej uchwały o zadanie. A co do tego asfaltu tutaj, trudno mi się odnieść, nie było jeszcze rozmowy, to jest świeża sprawa, wiesz o tym, że to się stało dosłownie parę dni temu. Nie było rozmowy jeszcze z Zikitem, natomiast no, pamiętam takie rozmowy sprzed kilkunastu miesięcy, kiedy Zikit jasno powiedział, że oni robiąc remont chodnika cokolwiek informują wszystkie jednostki, które być może będą wymieniały taką czy inną instalację i jeżeli jednostka typu na przykład wodociąg, nie, spółka, prawda, nie odnosi się do tego, że na tym miejscu będą robili kanalizację, no to Zikit nie ma podstaw do tego, żeby nam powiedzieć zatrzymajmy remont chodnika. Po prostu, no cóż może zrobić ten Zikit w tym momencie? I prawdą jest, że tutaj może takie zjawisko zaistnieć, że rok temu wodociągi nie poinformowały o tym, że będą w tym roku wymieniać kanalizację. Mogło tak być, ale obiecuję, postaramy się dowiedzieć, czy tak było. Proszę. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo tutaj zwracałem tą uwagę pani Czopole, jak było to spotkanie odnośnie roku na ten rok, chodzi mi organizacja ruchu przy robotach, podobno jak jest firma utrzymaniowa, tak jak pani powiedziała, jest wszystko zapewnione, wszystko jest ok. Są roboty prowadzone w tej chwili na Królowej Jadwigi. Jest organizacja ruchu w ten sposób zrobiona, że cała Królowej Jadwigi stoi. Przecież to jest żenująca po prostu organizacja ruchu, bo przynajmniej dwie osoby są do kierowania ruchu, jak za nasze pieniądze dobre dostają tam za robotę. Nie mówiąc o tym, że materiał składają po jednej stronie chodnika, po drugiej robią remont, gdzie mają piesi przejść. Po prostu jest skandaliczne prowadzenie robót w tej chwili. Jest skandaliczna organizacja tych robót. Jakbyśmy mieli przetarg, to może byłby projekt organizacji ruchu i policja jakby przyjechała, to by miała się czego czepić i by zwróciła uwagę. A w tej chwili to samo na 28 lipca były prowadzone roboty kanalizacyjne. Dzwonię do Zikitu, dzwonię do MPWiK-a, dzwonię na policję, a zostaje koparka na noc nieoświetlona, tylko jest sierżant postawiony na łuku drogi. Niech ktoś się zabije i czyja to będzie na rady, bo my dopuściliśmy do remontu. Zwracajmy uwagę na takie rzeczy inspektorom nadzoru. To znaczy, ja przepraszam, będę się w ogóle nie odzywać, ale co do winy rady, to winy rady nie ma. To tak po pierwsze. No, nie można postawić tezy, że czyja będzie wina rady. Nie będzie wina rady, ponieważ to, że my zlecamy remont, nie jesteśmy odpowiedzialni za źle zabezpieczony chodnik czy cokolwiek. Natomiast moim zdaniem, przepraszam, że to powiem, jeżeli państwo dostrzegacie, bo jak tu siedzimy wszyscy, całe 21 osób liczy rada, każdy z nas ma prawo wezwać policję, ma prawo wezwać straż miejską i złożyć oficjalne powiadomienie, bo według nas nastąpiło złamanie, nazwijmy to prawa, tak, w cudzysłowie.
ale jest to złamanie prawa i każdy z nas ma prawo to robić. Jeżeli będziemy to robić tylko raz w miesiącu tutaj na tej sali, no to niestety efektów tej pracy naszym nie będzie. Stąd prośba do radnych, jeżeli widzimy tego typu rażące narażenie mieszkańców na niebezpieczeństwo, o natychmiastową reakcję. Każdy z nas, szanowni państwo, powinien mieć telefony i chyba mamy, bo nawet je publikujemy, jeśli chodzi o ZIKI, jeśli chodzi o policję, jeśli chodzi o straż miejską. Wszyscy ci ludzie naprawdę chętnie nam pomogą, tylko trzeba wziąć się do pracy. Proszę, Jan. Chciałbym prosić, żebyśmy zakończyli tę dyskusję, szli dalej. Rozumiem, że to jest prośba i idźmy w kierunku projektu uchwały w komunikatach i na końcu możemy o tym jeszcze podyskutować. Jestem otwarty. Natomiast sumując, no to w naszych rękach. Telefony wszyscy mamy przy sobie. Jeżeli na temat będzie się od razu od telefonu, dzwoniłem do czterech służb i nic się nie zmieniło. Dobrze. Szanowni państwo, co do projektu uchwały, czy ktoś jeszcze ma jakieś wnioski, uwagi, pytania? Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.